Dobrze, kochani, sytuacja jest opanowana. No faktycznie Jola miała jakiś wypadek losowy, więc przepraszam, ja nie wiem, czy ja już w ogóle transmituję na żywo. Trochę się rozpędziłam. O, transmituję na żywo. Słuchajcie, przepraszamy Was serdecznie, ale u Joli rzeczywiście był jakiś wypadek losowy i nie mogła się z nami połączyć, natomiast ja już Jolę tutaj dodaję. ...się odezwała, ale powiedziała, że może rozmawiać, więc zapraszam Cię, Jolu. Dołączyli, ale ja nie widzę Ciebie, Jolu. Widzisz mnie? Wiesz co, ja Ciebie widzę. Nie wiem, czy mnie słychać, ale... Tylko wiesz co? O, czekaj, czekaj. Co się stało? Dobrze, to poczekaj, już wiem. Przestawiam kamerę tylko. Już jestem. A co Ci się stało? Ty złamałaś nogę? Nie. Jezus, nie Maria, wiesz co, przepraszam, nie. Ale się przestraszyłam, bo normalnie zauważyłam jakąś kulę i myślę, no wiesz, nie mogłaś się podłączyć, więc może nogę złamałaś. Nie, odpukaj mnie w zdrowiu całym i w życiu też dobrym, tylko wiesz co, utknęłam poza domem niestety, a jeszcze mi padła komórka, więc nie mogłam się połączyć, nie mogłam odpowiedzieć, wiesz, i miałam tutaj rozumiem, ale mały problem. Mi pisały SMS-y koło 16 i wszystko było ok, więc wiesz, trochę się przestraszyłam. Słuchajcie, kochani, ale już jestem. Kochani, to więc ja jeszcze... powiem parę słów, bo ja już wiesz co, rozpoczęłam tego live'a i przez 15 minut mówiłam, bo myślałam, że po prostu dołączysz, więc ja starałam się powiedzieć jak najwięcej takich, wiesz, ważnych rzeczy, które gdzieś tam o tobie przede wszystkim. Natomiast przedstaw się tak pokrótce, bo myślę, że wiele osób ciebie zna, ale czym się zajmujesz? Te osoby, które się włączyły wcześniej, to już wiedzą, bo mówiłam, że zajmujesz się głównie dziećmi, ale też przyjmujesz dorosłych. Powiedziałam już, gdzie przyjmujesz, wiesz, żeby jak coś, to żeby trafili do Ciebie pacjenci. Więc ja pracuję w Poznaniu na co dzień. Jestem lekarzem pediatrą z zamiłowania i z zawodu też. Przez w zasadzie większość mojego życia zawodowego pracowałam w klinice neonatologii, gdzie opiekowałam się dziećmi takimi zupełnie najmniejszymi i najbardziej potrzebującymi. Natomiast później podjęłam decyzję o tym, że będę robiła coś więcej i coś inaczej. Rozpoczęłam własną działalność i pracuję we własnym gabinecie pediatrycznym, ale zaczęłam też poszukiwać różnych innych możliwości wsparcia i pomocy moim pacjentom. W związku z tym bardzo zainteresowało mnie takie holistyczne spojrzenie na pacjenta i holistyczne podejście do pacjenta. W związku z tym pierwsze moje takie zainteresowanie niekonwencjonalne to była medycyna chińska, którą jestem zafascynowana i ukończyłam wiele kursów z tego zakresu właśnie po to, żeby spojrzeć na pacjenta bardziej holistycznie. Ponieważ specjalizuję się w dzieciach z wyzwaniami rozwojowymi i w dzieciach, które mają problemy, trudności rozwojowe, czy to urodziły się przedwcześnie, czy mają wady genetyczne, czy jakiekolwiek inne wyzwania rozwojowe. Szukałam też bardzo metod pomocy i terapii i diagnozy dla tych dzieci. I między innymi trafiłam w ten sposób na dietę GAPS i na Nataszę Campbell-McBride. Miałam tą przyjemność ukończyć u niej kurs, poznać ją w trakcie kursu i stąd pojawiło się zainteresowanie dietą GAPS i fascynacja, jeśli chodzi o jelita, o całe badania dotyczące nieszczelności jelit, tego w jaki sposób jelita wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu i że tak naprawdę, tak jak twierdził Hipokrates, wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. To jest jedno z moich ulubionych powiedzeń. Wiesz co, ja przejdę od razu do pytania, bo wiesz co, ja myślę, że u Ciebie to, no Ty masz ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i na pewno to pytanie pada bardzo często, przynajmniej i u mnie. Wiesz, jakby tych diagnoz, przez to, że tak rozdzielili nas, człowieka w sensie, tak, na małe kawałeczki, to tych diagnoz po drodze, które otrzymujemy w trakcie życia, jest naprawdę ogromna ilość, też powstają nowe jednostki chorobowe, które jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu w ogóle nie miały racji bytu. I teraz ja mam naprawdę ogromną ilość pytań, mimo tego, że przecież miałyśmy już 3 live'y i ja również o tym mówię, że właśnie każda choroba zaczyna się w jelitach, to wiesz,
trafiają do mnie ludzie z Hashimoto, trafiają ludzie właśnie z dziećmi autystycznymi, trafiają ludzie z problemami z sercem, a to bóle stawów, no naprawdę, a to cukrzyca, hipoglikemia. No oczywiście są już bardziej skomplikowane choroby metaboliczne, ale również rak, tak, czy na przykład właśnie autyzm, który jest ogromnym, można powiedzieć, pojemnym workiem, w który wrzucają ogromną ilość objawów. I teraz bardzo dużo osób mówi, no tak, ale ja mogę tą dietę GAP stosować i to będzie dla mnie dobre, ja się wyleczę. Czy ty byś mogła powiedzieć właśnie, jak to jest przy różnego rodzaju schorzeniach? Wiesz co, to poruszyłaś, Justyno, bardzo ważną kwestię, bo to są tak zwane, taka zmora trochę naszego wieku i tak naprawdę postępu medycyny, że każdy z pacjentów musi mieć diagnozę, nie? To jest jak gdyby idziesz do szpitala, idziesz do lekarza i musisz mieć diagnozę, nie? Bardzo często pacjenci pytają, no dobrze, ale jaka jest diagnoza, tak? My nie możemy spojrzeć na pacjenta holistycznie, całkowicie w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, w jakiej przestrzeni, w jakim aspekcie szwankuje tak naprawdę, tylko my musimy mu postawić konkretną diagnozę. I to, o czym ty mówisz, kiedyś choroby, w momencie, kiedy ja studiowałam, kiedy zaczynałam moją karierę taką medyczną, miały jasne kryteria i jasne objawy. I to było wiadomo, że dana choroba ma takie objawy. Jeżeli mamy objawy, to jest ok. Jeżeli nie mamy, no to nie możemy tej choroby rozpoznać. Teraz pojawiło się to moje ulubione stwierdzenie dr Nataszy, jedno z bardziej ulubionych stwierdzenie dr Nataszy, stwierdzenie diagnostic boxes, czyli te pudełka takie diagnostyczne. Jak nie wiemy, co pacjentowi jest, to trzeba go wrzucić w jakieś pudełko diagnostyczne po to, żeby był taki rzeczywiście, no żeby miał tą diagnozę, tak? W związku z tym to, co Natasza bardzo podkreśla w książce swojej Zespół Jelita Mózg, o tych pudełkach diagnostycznych, właśnie o czym wspomniałaś, ADHD, spektrum autyzmu, dysleksja, dysgrafia, wszystkie generalnie, dyspraksja, to wszystko się bardzo płynnie przeplata i tak naprawdę Natasza poświęciła całe swoje życie na to, żeby sprawdzić bardzo szczegółowo, jakie są zależności pomiędzy jelitami, wpływem jelit, a występowaniem różnych chorób. I zauważyła to, że tak naprawdę zespół spektrum autyzmu, właśnie dysleksja, ADHD i tak dalej. To są takie wyzwania rozwojowe, które się bardzo przeplatają między sobą. One mają troszkę wspólnego. Dzieci z ADHD czasami mają objawy czy symptomy, które można by było gdzieś tam połączyć, czy by podciągnąć pod zespół Aspergera, czy spektrum autyzmu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co Natasza zauważyła, wszystkie te dzieci, wszystkie te osoby mają problem z jelitami, tak? Występuje jakiś problem w jelitach. I to, co my cały czas podkreślamy, i ja się często pytam, no dobrze, ale jaki to jest fenomen tej diety? Co to jest za fenomen tej diety, że ona wszystkim pomaga? To nie jest, znaczy fenomenem tej diety jest to, że jest to tak naprawdę protokół żywieniowy. To nie jest dieta, ja to też bardzo często w skrócie używamy i ja też używam tego określenia dieta, ale tak naprawdę to jest protokół leczniczy. Protokół leczniczy, który ma za zadanie uzdrowić nasze jelita. I teraz, jeżeli nasze jelita są w jakiś sposób, mają osłabioną mikroflorę jelitową, zaczynają się pojawiać mikronieszczelności, to tak naprawdę, czy różnie to jest określane, to są czasami zespół cieknącego jelita, czasami nieszczelne jelito i tak dalej. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że to jelito zaczyna nam szwankować, w pierwszej kolejności pojawiają się objawy ze strony przewodu pokarmowego. I jak zaczniemy sobie szczegółowo analizować, czy osoby z Hashimoto, czy z zaburzeniami jakimiś endokrynologicznymi i tak dalej, ja osobiście nie znam chyba osoby, która by miała tego typu zaburzenia, a przewód pokarmowy
funkcjonowałby świetnie, tak? Zawsze są albo jakieś wzdęcia, albo bóle brzucha, albo problemy z wypróżnieniem, zaparcia, biegunki i tak dalej, i tak dalej. Z czego to się bierze? No, bierze się to przede wszystkim z tego, że w pierwszej kolejności ten przewód pokarmowy po prostu nie jest w stanie sobie poradzić z tym, co my dostarczamy do organizmu, czyli nie jest w stanie skorzystać z tych składników odżywczych, nie jest w stanie strawić przede wszystkim tego, co my podajemy do przewodu pokarmowego. W momencie, kiedy zaczynają się mikronieszczalności, no to zaczynają te cząstki niestrawione penetrować do organizmu i wywoływać różnego rodzaju objawy w zależności od tego, gdzie te składowe jak gdyby tych kompleksów immunologicznych, które się gdzieś tam pojawiają i tworzą, będą docierały i tak dalej, i tak dalej. Więc fenomenem tak naprawdę diety GAPS jest to, że ona skupia się na najważniejszej, jednym z najważniejszych problemów funkcjonowania naszego organizmu, czyli nieszczelności jelit. W momencie, kiedy uzdrawiamy jelita, kiedy przestajemy zalewać nasz organizm tysiącem toksyn, niestrawionych resztek pokarmowych, kompleksów immunologicznych i tak dalej, to wtedy zaczyna się zdrowienie. Rozgadałam się, przepraszam, Justyno, nie trzeba hamować. Bardzo dobrze powiedziałaś, bo wiesz co, mi się wydaje, bo ja czasami używam takich skrótów myślowych właśnie typu, wiesz, że Hipokrates powiedział, że każda choroba się zaczyna w jelitach i ja to tak często powtarzam, że mi się wydaje, że już każdy po prostu, wiesz, jakby przyjął to do wiadomości i będzie się zajmował swoimi jelitami, natomiast często jest tak, że nadal ludzie poszukują nie tam, gdzie trzeba i wiesz, właśnie ta diagnoza to jest jeden nasz problem, czyli że my cały czas chcemy mieć ten, no nie wiem, czy to ma być wyniki badań, czy to ma być ten papier, że właśnie ta diagnoza jest nam dana i my się tak tego troszeczkę uczepiamy i po prostu, ja nie mówię w tym złym słowa tego znaczeniu, tylko że po prostu, że my już to mamy, tak? I jak ja często słyszę to też od pacjentów, że nie, ale to się pani Justyno nie da tego wyleczyć. I jeżeli ktoś ma takie podejście, to rzeczywiście może być trudno, bo jeżeli nie będzie nawet chciał spróbować, no to wiecie, jeżeli nie spróbujemy, to nie zobaczymy, że to działa, a ja sama jestem przykładem, gdzie miałam ogromne problemy ze zdrowiem i diagnozę stwardnienia rozsianego, którym ty się, Jola, nie zajmujesz, czy chorobami odkleszczowymi, ale wiem, że w autyzmie również wiele dzieci ma po drodze robione badania na odkleszczówki i również wychodzą im różnego rodzaju czy pasożyty, czy grzyby, czy właśnie babesioza, bartonella, inne odkleszczówki, borelioza i wiem, że to również bardzo pomaga, także cieszę się, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że każda osoba, która teraz siedzi, ogląda albo będzie to oglądała w przyszłości, to powie sobie ok, czyli obojętnie jaką mam diagnozę do tej pory, to warto spróbować, wiesz o co chodzi? Ja tutaj od razu odpowiem na pytanie, zresztą może ty odpowiesz, że przyjmujesz w Poznaniu nadal i można się z tobą skontaktować przez Panacea, tak? Można się przez Panacea, ja też przyjmuję online, nie? Z racji tego, że czasami są pacjenci, którzy gdzieś tam wymagają wsparcia lekarskiego, bo tutaj dziewczyny robicie super pracę też właśnie w kwestii prowadzenia pacjentów, układania diety i tak dalej. Czasami wymagane jest oprócz jak gdyby takiego poprowadzenia przez dietę GAPS jeszcze wsparcie medyczne, więc zdarza się, że konsultuję też online, natomiast stacjonarnie w Poznaniu przyjmuję w Centrum Medycznym Panacea. Okej. Okay. A powiedz mi, Jolu, bo to jest też takie częste pytanie, które pada, bo czy wykluczenia są z tej diety? Czyli, że istnieje jakaś jednostka chorobowa, jakaś diagnoza, czy jakieś objawy, które wykluczają zupełnie pacjenta z możliwości rozpoczęcia właśnie tego protokołu żywieniowego? Bardzo częste pytanie tak naprawdę. Ja nie znam takich wykluczeń i bardzo często zdarza się tak, że pacjenci mówią, czy muszą zrobić jakieś badania, jakieś kwalifikacje i tak dalej. Protokół żywieniowy GAPS jest wbrew pozorom tak elastyczny, bo ja się bardzo często spotykam z tym, że to jest bardzo restrykcyjna dieta, że ona jest ciężka, że się ciężko na tej diecie. Ja byłam na wielu dietach różnych w swoim życiu i odchudzających i wspomagających i takich i powiem tak, dla mnie nie ma łatwiejszej diety tak naprawdę, dlatego że i osoby, które przechodziły różne restrykcyjne diety, to wiedzą o czym mówię.
Tutaj nie ma na przykład limitu żadnego, jeśli chodzi o ilość jedzenia, które musimy jeść. My nie biegamy z wagą, nie musimy ważyć, nie musimy sprawdzać, nie musimy odważać, a tu ma być 100 mg tego, a tu 100 gramów tego, a ten. Po prostu podążamy za swoim organizmem i słuchamy tego, co mówi nasz organizm. I oczywiście zdarza się tak, i ty, Justyno, też na pewno tutaj twoi obserwujący pamiętają, że początki z gapsem były trudne, prawda? Gdzieś im bardziej ten organizm jest zanieczyszczony, im bardziej jest zatruty, im bardziej jest zalany toksynami, to tak naprawdę nie jest to wina diety GAPS, tylko wina tego, co się wydarzyło w organizmie przez wiele lat. W związku z tym wtedy, w takiej sytuacji, tą dietę GAPS wprowadzamy bardzo powolutku, To na zaraz, zasadzie takiego. Zaraz do tego przejdziemy, dobra, bo ja chciałam właśnie tylko tą kwestię dotyczącą tego, czy są jakieś przeciwwskazania. I jeszcze jedno pytanie, jakbyś mogła, bo ja sama się nad tym zastanawiałam, też pytałam lekarzy ze Stanów, właśnie doktora Chafee, doktora Shona Bakera, jak to jest z fenyloketonurią, bo ci ludzie niestety zostali pozbawieni możliwości jedzenia mięsa, natomiast często oni są, można powiedzieć kolokwialnie, wrzucani w dietę bardzo wysokowęglowodanową, niejednokrotnie bardzo przetworzone są to produkty, szkodzące zarówno na wyrzuty glukozy, jak i insuliny, jak i na wątrobę, na żołądek. Biorą jeszcze w dodatku leki, które rozwalają, można powiedzieć, im błonę śluzową żołądka. Więc co myślisz na temat fenyloketonurii? Znaczy, ja jestem za tym, żeby mimo wszystko spróbować. Oczywiście to są osoby, które są bardzo nauczone kontrolowania swojego stanu zdrowia i mierzenia i sprawdzania i tak dalej swojego samopoczucia, więc tak jak powiedziałam w odpowiedzi na twoje poprzednie pytanie, że nie widzę przeciwwskazań, jeśli chodzi o wprowadzenie diety GAPS, natomiast trzeba na pewno w takich bardzo poważnych, ciężkich chorobach wprowadzać tą dietę bardzo powoli. Ja miałam na przykład taką sytuację, gdzie miałam pacjentkę z rzadziejącym zapaleniem jelita grubego, bardzo takim zaawansowanym, rzeczywiście pełnoobjawowym, można powiedzieć, na immunosupresji, na lekach sterydowych i tak dalej. I my etap wstępny, pierwszy etap diety wstępnej wprowadzaliśmy 8 miesięcy. To znaczy po wprowadzeniu pacjentka była 8 miesięcy tylko i wyłącznie na wywarach mięsnych, na mięsie i na gotowanych warzywach, bo na tym dawała radę, żeby funkcjonować. My dopiero po 8 miesiącach pierwszego etapu diety wstępnej byłyśmy w stanie przejść, zrobić krok dalej, przejść do drugiego etapu. Potem oczywiście to poszło dużo szybciej, natomiast ten proces zdrowienia, ja zawsze podkreślam, im bardziej przewlekła choroba, tym proces zdrowienia jelity jest dłuższy. W związku z tym w przypadku bardzo poważnych chorób, takich jak fenyloketonuria, gdzie tak naprawdę nie mamy wpływu na wystąpienie tej choroby, jestem za tym, żeby zacząć od elementów diety GAPS i stopniowo wprowadzać po to, żeby oczyścić ten organizm i przywrócić równowagę, bo my nie robimy nic innego, my nie dokonujemy cudu dietą GAPS. To ja zawsze podkreślam, że my nie robimy, nie jesteśmy cudotwórcami, nie dokonujemy cudu. My po prostu ustawiamy nasz organizm na drogę ku zdrowiu, tak? Tak jak te drogowskazy, które są u Nataszy na książkach, one właśnie wskazują ten drogowskaz. I my przez różne choroby o charakterze przewlekłym, czynniki zewnętrzne, wady genetyczne często, czy jakieś błędy metabolizmu i tak dalej, czasami zbaczamy z tej drogi i samemu jest nam trudno wrócić. Dieta GAPS i protokół żywieniowy GAPS ma za zadanie ustawić nas z powrotem na ten drogę, bo nasz organizm tak naprawdę jest zaprogramowany do tego, żeby być zdrowy, nie? Znaczy, wiesz co, powiem ci szczerze, że tak jak powiedziałeś, że my nie robimy żadnego cudu, to powiem ci, że sama pewnie masz ogromną ilość pacjentów, którzy przychodzą do ciebie i mówią: Pani Jolu, dziękujemy za ten cud. I ja również mogę powiedzieć, że u mnie taki cud się zdarzył i wielu pacjentów, którzy przeszli na tą dietę, uważają to jednak mimo wszystko za cud, chociaż może w tym kontekście, że wiesz, że to się samo stało, że to jakiś cud, to nie, tylko że właśnie to, że my poprzez żywienie możemy dojść do równowagi, dojść do zdrowia, to jest niesamowite, że mamy taką właśnie, można powiedzieć, moc we własnych rękach, a bardziej we własnych jelitach, prawda?
To jest niesamowite. Natomiast słuchaj, jest takie pytanie, które chyba też bardzo często pada. Ja je też zadaję, bo ja, jak wiesz, jestem na karniworze praktycznie, więc ja piję wywary i jem dużo mięsa. Natomiast bardzo dużo osób boi się, bo no jest taki, nazwę to taki medialny mit, że mięso zakwasza, no i mięso powoduje raka, mięso powoduje, wiesz, ketoacydozę, tak? Mięso uszkadza nasze nerki. No tych takich, można powiedzieć, łatek, które są przypięte do mięsa i do jego, no znaczy nawet nie niesamowitych, tylko fatalnych, można powiedzieć, skutków spożywania jego, jest taki ogrom, że jak ludzie słyszą mięso, wywar, że ja mam jeść 3 razy dziennie wywar i praktycznie nic więcej, tylko jeszcze jajka i mięso, to myślą sobie, no ludzie, to jest chore, tak? Możesz wyjaśnić właśnie, jak to jest z tym mięsem i jego i tym, że my będziemy po prostu zakwaszeni. Znaczy powiem tak, no tutaj się niestety zadziało wokół tego całego tematu, zadziało się dużo, dużo złego tak naprawdę, dlatego że przez lata żyliśmy w takim micie diety wegetariańskiej, dieta wege, jaka jest zdrowa, jak i post wegetariański i tak dalej. I to niestety spowodowało, że gdzieś tam to mięso zaczęło, no bo żeby dieta wege była super, no to mięso musi być B, tak? To my tak działamy trochę zero-jedynkowo. Ja niestety przez całe swoje życie zawodowe, ja już przeszłam naprawdę bardzo wiele trendów różnych, nie? To były na zasadzie wzloty, upadki różnego rodzaju, na zasadzie takiej, że coś jest super, za chwilę coś jest B, za chwilę coś jest znowu super, tak? I prosty przykład chociażby karmienia piersią, tak? Lata temu była taka moda, że nie karmimy piersią, a już na pewno nie na żądanie, dziecko musi być karmione co 3 godziny i tak dalej. W związku z tym dzieci były głodzone, mamy z zegarkami w rękach patrzyły, czy te 3 godziny już minęły, czy nie, no bo przecież nie można dać wcześniej. Potem był boom, nie, jednak na żądanie, jednak karmimy w ogóle tak, jak dziecko chce i tak dalej. Gluten wprowadzamy w pierwszym roku życia, albo nie wprowadzamy, albo robimy prowokację glutenem i tak dalej. Tych przykładów można by było mnożyć. Więc ja biorę bardzo dużą poprawkę na to, co ja słyszę o tych różnych doniesieniach, czy medialnych, czy czasami pseudonaukowych i tak dalej. Dlatego, że bardzo często jest tak, że no, my ustalamy pewne teorie w jakimś tam celu, nie? I teraz mnie to bardzo boli, bo się powołujemy na przykład na różnego rodzaju badania, jeśli chodzi o mięso, natomiast z drugiej strony powołujemy się na to, że nie ma badań na przykład dotyczących diety GAPS i wpływu diety GAPS chociażby u dzieci ze spektrum autyzmu. Na czym polega paradoks? Paradoks polega na tym, że to są doniesienia albo osób, które tak naprawdę z takim prawdziwym leczeniem pacjentów nie mają wiele wspólnego, albo są to badania, które ktoś kiedyś zapoczątkował i były w jakiś tam sposób nie do końca zgodne z dowodami i medycyną opartą na dowodach. I wtedy problem polega na tym, że ktoś gdzieś coś usłyszał, aha, mięso szkodzi, mięso obciąża i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na to, że my tak naprawdę przez całe lata, przez całe wieki tak naprawdę trwania ludzkości, nasza dieta opierała się na mięsach, na mięsie. Jedne z najzdrowszych tak naprawdę narodów, czy powiedzmy społeczności etnicznych, gdzie gdzieś tam bytujące w bardzo ekstremalnych warunkach, swoją dietę opierają na mięsie właśnie, tak? Na mięsie, na tłuszczach i tak dalej. Te osoby, które są w stanie przeżyć w iglo, zwróćmy uwagę, one są oparte tylko na mięsie, na tłuszczu i na tego, a są jednymi ze zdrowszych tak naprawdę społeczności. W związku z tym ja zawsze troszkę tutaj z przymrużeniem oka i z takim trochę nawet zaniepokojeniem patrzę na tego typu doniesienia, dlatego że one nie mają potwierdzenia w
mojej praktyce. Jak patrzę na dzieci, w jaki sposób one funkcjonują, jak poprawiają się wyniki badań, myślę, że Justyno też możesz to potwierdzić, pacjentów, którzy są na tej diecie, tak? Paradoksalnie osoby, które mają problem z cholesterolem, nagle się okazuje, że ten cholesterol zaczyna się stabilizować, pomimo, że tego tłuszczu jedzą coraz więcej. Osoby, które nie mają pęcherzyka żółciowego z jakiegoś powodu, tak? Są w stanie na tej diecie funkcjonować. I myślę, że tutaj problem polega na tym, że my musimy bardzo wyważyć i rozważyć to, czego słuchamy, i przefiltrować te informacje, które do nas płyną zewsząd, tak, z internetu i tak dalej. Zawsze musimy przefiltrować, kto to mówi, jakie ma podstawy do tego, żeby mówić, co tak naprawdę się kryje, jakie jest drugie dno takiego twierdzenia, tak, bo albo to jest na przykład na takiej zasadzie, że nie wiem, ma jakąś swoją teorię, którą ma do przeprowadzenia, albo jakiś produkt do sprzedania, albo cokolwiek jeszcze innego. Natomiast ja zawsze pacjentom moim i rodzicom moich pacjentów mówię, zróbcie w ten sposób, żeby podążać za swoją intuicją tak naprawdę i podążać za tym, co podpowiada organizm i co ten organizm tak naprawdę tobie mówi, i zacznij słuchać swojego organizmu, tak? No zobaczysz, co służy, co nie służy, tak? My się nie fiksujmy na tym, że dieta wege jest super, bo dieta wege tak naprawdę nie jest super dla wszystkich, tak? Są osoby, które w żadnym razie nie mogą być na diecie GAPS, i to wiemy na przykład z punktu widzenia medycyny chińskiej, jak spojrzymy na pacjenta całościowo, holistycznie, więc nie wpierajmy wszystkim, że wege jest super i my jesteśmy B, bo jemy mięso, tak? Nie, po prostu każdy jak gdyby je to, co służy jego organizmowi. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę my jesteśmy mięsożercami, jesteśmy roślinożercami, nasze organizmy, nasz układ trawienny jest przystosowany do trawienia mięsa. Mało tego, nasz układ odpornościowy i nasz mózg składa się tak naprawdę i żywi się tłuszczem i białkiem zwierzęcym, szczególnie tłuszczem, kwasami omega i tak dalej, pochodzącymi właśnie z tego zakresu. Także tutaj absolutnie nie możemy tutaj w tym kierunku podążać, że tak ktoś nam napisał, że czy powiedział, że mięso jest B, to ja teraz nie będę jadł mięsa, tak? No bardzo dziękuję Ci za tą obszerną odpowiedź. Ja pamiętam, jak właśnie u Nataszy też na kursie, ona odpowiadała na takie, może nawet nie zarzuty, bo wiadomo, że osoby na kursie są dość świadome i raczej nie, natomiast spotykamy się później z tymi pacjentami i musimy im to wyjaśnić. I powiem Ci, że ja ten temat też bardzo mocno zgłębiałam i właśnie chociażby taki też zarzut bardzo duży do ketozy. Czyli, że jeżeli ty jesteś w ketozie, to bardzo dużo osób myli to z ketoacydozą i z uszkodzeniem nerek, a de facto ketoacydoza nie jest spowodowana tłuszczem, tylko węglowodanami i wysokim poziomem insuliny, glukozy, i to uszkadza nerki. Więc to jest dla mnie niesamowite, jak później, wiesz, można powiedzieć, no media kreują taką totalną, wiesz, no odwrócenie tej rzeczywistości, bo teraz coraz więcej już na sympozjach na całym świecie, co mnie cieszy, chociaż pewnie to jeszcze, wiesz, nie jedna woda upłynie, natomiast mówią o tym, że dieta na przykład ketogenna, która też może być dietą GAPS, jest bardzo skuteczna w leczeniu raka, bo rak jest chorobą metaboliczną, gdzie jednak pozyskuje się, znaczy karmi się w procesie glikolizy, a nie ketozy. I szkoda, że tego nas nie uczą, wiesz, od małego, nie uczą tego lekarzy i nie wykorzystują tego w leczeniu pacjentów. No bo właśnie mówienie, że mięso zakwasza, no to jeżeli tak bardzo zakwasza, to jak ludzkość przetrwała? To jest też bardzo cenne, co ty powiedziałaś, tak naprawdę, Justyno, dlatego że może być tak, znaczy nie wszyscy wiecie Państwo, bo o tym się nie mówi aż tak bardzo powszechnie, natomiast dieta GAPS ma swoją, jak gdyby swój taki
swoją taką odnogę jakby w postaci diety ketogennej. Tylko dieta ketogenna to nie jest taka dieta ketogenna, jak o jakiej my słyszymy i sobie przechodzę na keto, jestem na keto, tylko to jest bardzo, to jest rzeczywiście restrykcyjna dieta, to już muszę powiedzieć jak gdyby z pełną taką odpowiedzialnością. Ten fragment, czy powiedzmy ta część protokołu GAPS właśnie keto, dlatego że my wtedy pacjentów keto traktujemy trochę tak jak pacjentów, którzy leczą się z powodu cukrzycy. Czyli badamy poziom ciał ketonowych tak naprawdę kilka razy w ciągu dnia i na tej podstawie sprawdzamy i dobieramy i modyfikujemy kolejne posiłki. Więc to jest już rzeczywiście wyzwanie, ale właśnie Natasza tą część uważa, że dla większości osób nawet z chorobami przewlekłymi protokół żywieniowy GAPS w zupełności wystarcza. Natomiast tą część taką bardzo restrykcyjną keto zastrzega właśnie dla osób z chorobą nowotworową, która rzeczywiście tam ten błąd metabolizmu jest duży i wtedy ona uważa, że tutaj no jest tak naprawdę sprawa życia czy śmierci i warto tą dietę zaostrzyć i jak gdyby zmodyfikować ją pod kątem naprawy błędów metabolizmu. Ja jednocześnie też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że my uważamy, okej, to my teraz nowotwory będziemy leczyć dietą, tak? Tylko ja cały czas to podkreślam też z taką pełną odpowiedzialnością. Ja jestem lekarzem i uważam, że medycyna konwencjonalna ma też dużo swoich dobrych osiągnięć i protokołów leczniczych i tak dalej. Więc nigdy nie odważę się powiedzieć pacjentowi z nowotworem, proszę odstawić chemię, proszę już zaprzestać leczenia konwencjonalnego, ja teraz będę pana leczyła dietą. My zawsze, przynajmniej ja w swojej praktyce podchodzę do tego, że uważam, że jest to potężne narzędzie, które może wzmocnić organizm, może doprowadzić do tego, żeby dojść do dobrostanu, natomiast nie zachowuję się jak, nie jestem szamanką i nie każę wybierać pacjentom, dobrze, to teraz albo będziecie na diecie GAPS, albo będziecie stosowali chemię, bo tego się nie da pogodzić. To się da pogodzić i właśnie powinno się też szerzyć tą informację wśród pacjentów z bardzo poważnymi, ciężkimi chorobami, że oni szczególnie powinni zadbać o funkcjonowanie swojego organizmu po to, żeby mieć siłę na to, żeby z tą chorobą walczyć. No tak, tutaj się w 100% zgadzam, natomiast mam, wiesz, jakby swoje doświadczenie z moimi rodzicami i mama cierpiała na raka, natomiast jakby nie było absolutnie żadnej informacji dla pacjentów na temat diety, a wręcz było powiedziane, że to nie ma żadnego znaczenia i to wydaje mi się, że, znaczy nawet mi się nie wydaje, jestem przekonana, że to jest bardzo duży błąd, ponieważ wiadomo, że jeżeli osoba, która, wiesz, no my bardzo ufamy lekarzom, bo jesteśmy od małego tak wychowani, że bardzo ufamy lekarzowi ze względu na to, że on, wiadomo, no ma jakiś autorytet wbudowany w nasze społeczeństwo i słysząc od lekarza, że dieta nie ma znaczenia i niech pan sobie je ciasteczka, bo teraz się panu należy, bo pan jest chory, no to wiesz, później osobie, która jednak ma inne zdanie i wie o tym, że dieta jest bardzo ważna w takich chorobach szczególnie, bo jest na przykład Annette Bosworth, która jest lekarką i leczy raka, no odżywczą ketozą, tylko wprowadza już, wiesz, ten indeks GKI jest bardzo tam pilnowany, tak jak mówisz, i osiąga niesamowite efekty, więc ja nie mówię, że każdy ma teraz nagle, wiesz, rzucić chemioterapię czy radioterapię, bo to tak naprawdę jest każdego indywidualna decyzja, tylko że my nie mając wiedzy, nie mając świadomości, co my możemy dietą dokonać, my też wiadomo, że zawierzymy lekarzowi i powiemy, no okej, to jak nie musimy mieć diety, no to bierzemy chemię, a tutaj jemy ciastka i pijemy kolę, bo nieraz widziałam, jak wiesz, jak chłopak po ledwo co guza mózgu mu usuwali i on się obudził, no to podawali mu Coca-Colę, więc to też tak trochę, wiesz, nie tędy droga, ale dobra, nie będziemy, słuchajcie, aż tak bardzo zbaczać z tematu, znaczy nie mówię, że to nie jest ważne, bo to jest bardzo ważne, tylko byśmy rozmawiali, kochani, pewnie do jutra, natomiast ja bym jeszcze wróciła z takim ważnym pytaniem, bo już trochę poruszyłaś ten temat, natomiast powiedz mi, proszę, właśnie o tej diecie wegetariańskiej, bo to nie tylko kilka lat, ale to cały czas trwa, i można powiedzieć, że ta nagonka na dietę mięsną jest coraz większa,
coraz bardziej promowany jest wegetarianizm. I teraz proszę powiedz mi, co się może z tym wiązać, jeżeli rzeczywiście wykluczymy mięso z naszej diety? Na jakie rzeczy powinniśmy zwrócić uwagę, szczególnie rodzice małych dzieci, bo często rodzice wpadają na taki pomysł, żeby wykluczyć po prostu dzieciom mięso, bo mięso, no tutaj zabijamy zwierzątka i wiesz, no to jest jakby wszystko połączone, wiadomo, z mediami, one robią nagonkę, że zabijamy zwierzęta, że przecież to jest złe, nie powinniśmy tak być tacy okrutni. Jak ty myślisz, co powinniśmy wziąć pod uwagę, przechodząc na dietę wegetariańską? To znaczy przede wszystkim ja podchodzę bardzo tutaj sceptycznie, jeśli chodzi o stosowanie diety wegetariańskiej, szczególnie u dzieci, u tych młodych osób, które tak naprawdę są w okresie bardzo intensywnego wzrostu, bo tak jak powiedzieliśmy, jest tak naprawdę problem między dostarczeniem właściwych składników odżywczych i tutaj się nie zgodzę, że na diecie WG możemy dostarczyć wszystkich składników niezbędnych do tego młodego organizmu, który się rozwija. To, co podkreślam cały czas, układ odpornościowy i układ nerwowy, on się żywi tłuszczem i żywi się tłuszczem zwierzęcym i jest układ hormonalny, te hormony powstają też jak gdyby nie śledząc całego tego procesu metabolicznego, ale tak naprawdę cholesterol jest potrzebny po to, żeby właśnie w odpowiedni sposób były produkowane hormony różne, nie tylko wzrostu, ale także cały układ hormonalny tak naprawdę jest o to oparty. I teraz problem polega na tym, że my bardzo często możemy przeoczyć ten moment, kiedy pomiędzy zdrowiem a początkiem choroby. I może się wydawać, że to dziecko jest w pełni zdrowia i stosujemy dietę WG i właściwie nic się takiego złego nie dzieje, tylko my tak naprawdę skutki tej diety możemy zobaczyć po wielu, wielu latach dopiero. Tak? Wtedy, kiedy układ pokarmowy, ponieważ dzieci mają doskonałe możliwości naprawcze i doskonałe możliwości zdrowienia. I na początku będzie to wyglądało w ten sposób, że na tej diecie WG nie zauważymy jakiejś specjalnej różnicy, tak? Rodzice zafascynowani wpływem diety na swoje życie, jak gdyby zapraszają do tego kręgu wege również swoje dzieci. Natomiast skutki tego tak naprawdę kwestie począwszy od takiego przejściowego gdzieś tam zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego, przejściowych zaburzeń układu odpornościowego, a skończywszy na różnego rodzaju problemach tak naprawdę no, psychicznych, czyli spadki nastroju, depresje, okresy przygnębienia, problemy z koncentracją i tak dalej. Bardzo ciężko to jest wychwycić u małego dziecka i bardzo często trudno jest to powiązać z wprowadzeniem diety wege. Także na pewno musimy zwrócić uwagę przede wszystkim bardzo krytycznie u wszystkich osób, które przechodzą na dietę wege, czy to dorosłe, czy u dzieci. Co nam na ten temat mówi nasz organizm? Tak? Czy to nie jest tak, że nagle zaczyna mi brakować energii, że nagle zaczynam się szybciej męczyć, że muszę chodzić wcześniej spać, dłużej śpię, jestem zmęczona, że skóra zaczyna się robić bledsza, że i tak dalej, i tak dalej. Słuchajmy to, co ja zawsze podkreślam. Słuchajmy naszego organizmu i obserwujmy, w jaki sposób nasz organizm, co nam, nasz organizm ma nam do powiedzenia. Tak? Dlatego, że bardzo często osoby, którym jest wiecznie zimno, to tu się odniosę troszeczkę do medycyny chińskiej. Osoby, którym jest zimno, które są wychłodzone z punktu widzenia medycyny chińskiej, one absolutnie nie powinny startować od diety wege, tak? Bo dieta wege ma właściwości wychładzające z punktu widzenia medycyny chińskiej. I oczywiście możemy powiedzieć, że będziemy jedli ciepłe kasze, że będziemy jedli ciepłe posiłki, ciepłe owsianki i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nasz organizm z jakiegoś powodu funkcjonuje źle i nasz przewód funkcjonuje źle, to teraz nie dosyć, że my dostarczamy warzyw, które zaczynają działać na nas wychładzająco, to jeszcze do naszego
przewodu pokarmowego, który z jakiegoś powodu jest osłabiony i ten nasz organizm nie funkcjonuje do końca tak jak trzeba, zaczynamy w niego wrzucać ziarna różnego rodzaju zboża, które są ciężko strawne, bo wyobraźmy sobie, to jest taki prosty przykład i proste obrazowanie, zresztą to, co Natasza też podkreśla w swojej książce, tej pierwszej, ale też kolejnych, że ziarna, jak sobie wyobrazimy, jak one wyglądają, one są ciężko strawne dla naszego przewodu pokarmowego. Musimy mieć naprawdę doskonale funkcjonujący przewód pokarmowy. To jest ten mój ulubiony taki, ulubiony rycina z książki żółtej Nataszy, ten taki enterocyt, który ma takie włoski i jest uśmiechnięty, zadowolony i ma pełno, jest wysycony tak naprawdę, te jego włosy są takie gęste i mają tam pełno tych enzymów trawiennych. Taki przewód pokarmowy ze zbożami sobie poradzi. Okej, okay, tak? Natomiast ten enterocyt, który stoi obok i jest właśnie smutny i ma pojedyncze włoski i ma pojedyncze enzymy trawienne, no to my go zabijamy, podając mu zboża i jeszcze każąc to trawić. Dlatego no tutaj troszkę taki długi wywód, zresztą my przygotowujemy książkę i mam nadzieję, że w tym roku ta książka się ukaże na temat diety wegan, właśnie Nataszy Campbell-McBell. Wegetarianizm, ona jest, ta zielona. Ta druga zielona taka. Okay. Zielona. Tak, zieloną mam, kochani, też, ale w tym momencie nie wiem, gdzie ona jest, ale pokażę ją. To Jola, ty mów dalej, a ja poszukam. Tak, to jest bardzo taka szczegółowa analiza Nataszy, ekspertki i tak naprawdę guru, jeśli chodzi o nieszczelność jelit, bo ona nieszczelnością jelit zaczęła się interesować ponad 30 lat temu i zaczęła zgłębiać tak naprawdę wpływ tych jelit na funkcjonowanie naszego organizmu. I dokładnie tak. I to jest taki drogowskaz dla osób, które w ogóle rozważają przejście na dietę BG. Są bardzo szczegółowo wytłumaczone różne aspekty związane z wegetarianizmem, ale też jest taki specjalny rozdział dla młodzieży, która, bo to często w wieku takim nastolatki często podejmują takie właśnie, trochę w oparciu o różnego rodzaju idee, w oparciu o wpływ też środowiska, że ja teraz będę wege. Więc tam jest też taki bardzo fajny fragment dla tych osób, żeby rozważyły. Po prostu Natasza, to co mi się bardzo u Nataszy podoba, ona niczego nie narzuca. Ona po prostu podaje merytoryczne argumenty po to, żeby rozważyć, po to, żeby się zastanowić, po to, żeby właśnie w jakiś sposób dać do myślenia, krótko mówiąc. Także ja nie twierdzę, że dieta wege jest absolutnie B, natomiast na pewno nie jest dla każdego i na pewno nie jest na całe życie. Takie jest moje stanowisko. Można sobie zrobić post, można zrobić oczyszczanie, można zrobić tak naprawdę gdzieś tam detoks tego organizmu, jeżeli nasz organizm tego potrzebuje i dobrze się na tym czuje. Natomiast mam mnóstwo pacjentów, którzy niestety na diecie wege stopniowo ich stan się pogarszał. W tej chwili przygotowujemy, ona już jest, myślę, że całkiem niedługo się powinna ukazać w pierwszej połowie jeszcze tego roku książkę Historię GAPS właśnie Nataszy i tam jest mnóstwo historii osób wege, które po prostu no niestety zrujnowały swoje życie i jak gdyby wracają i zaczynają ten proces zdrowienia i uzdrawienia swojego organizmu właśnie od tych bulionów, od rosołu kolagenowego i tak dalej. Bo jaki jest fenomen w ogóle tego rosołu? Fenomen jest taki, że przez długie gotowanie te wszystkie czynniki niezbędne odżywcze dla naszego organizmu, czyli białka, minerały, witaminy i tak dalej, one są rozłożone na czynniki pierwsze, czyli my nie obciążamy naszego organizmu w żaden sposób trawieniem, wchłanianiem i tak dalej, bo my podajemy gotowy bulion i gotowe takie serum tak naprawdę na nasze jelita.
nasze jelita i kosmki jelitowe, schodząc do takiego poziomu komórkowego, kosmki jelitowe są oblewane, obmywane poprzez ten odżywczy wywar, odżywczy bulion i nasz organizm zaczyna sobie czerpać to, czego potrzebuje. I tu się zaczyna proces uzdrawiania. To nie jest żaden cud, to nie jest żaden fenomen diety, to nie jest, to jest po prostu wrócenie do podstaw i rozpoczęcie odżywiania od poziomu komórkowego, tak? Mikrokomórkowego tak naprawdę. My możemy zalać nasz organizm tak naprawdę tysiącem najcudowniejszych suplementów, dopóki jelita nie będą zdrowe. To ulubiona taka moja też metafora i takie porównanie doktor Nataszy, że jeżeli mamy chore jelita, to my możemy, odpowiadając tutaj na pytanie jednej z pań, jakie suplementy przy diecie GAPS, tak naprawdę my musimy tylko zobaczyć, w jakim zakresie ten nasz organizm wymaga wsparcia, ale jeżeli jelita są nieszczelne i my zaczniemy podawać tam tony suplementów, to jedyne, co uzyskamy, jak to Natasza mówi, to bogatą w suplementy kupę, krótko mówiąc, tak? Bo nasz organizm z tymi chorymi mikrokosmkami, chorymi enterocytami nie jest w stanie z tego suplementu skorzystać. On nie jest w stanie wyciągnąć dla siebie tych wartości odżywczych. Więc dlatego rozpoczynamy od rosołu i wspomagamy się oczywiście, jeżeli tego nasz organizm wymaga, enzymami trawiennymi czy jakimikolwiek innymi rzeczami, które nam tego wymagają, ale najpierw rozpoczynamy uzdrawianie jelit i potem oczywiście możemy zaczynać i próbować gdzieś tam zafunkcjonować czy wykorzystać jakieś właśnie suplementy, czy inne odżywcze produkty, ale rozpoczynamy od uzdrawiania jelit, to co Natasza opisuje w tej książce żółtej Zespół Jelita Mózg, która jest tak naprawdę podstawą GAPS-a i zanim przejdziemy w ogóle do innych książek, to musimy zacząć od niej. I tam ona krok po kroku opisuje to, o czym ja mówię, tak? Czyli to, w jaki sposób funkcjonują enterocyty, jak funkcjonują kosmki jelitowe. Natomiast nie wiem, czy nie wszyscy na pewno Państwo wiecie, ale Natasza atakowana przez dziesięciolecia tak naprawdę i krytykowana, jeśli chodzi o swoją dietę, że to jest dieta uboga, że tak naprawdę nic tam nie specjalnego nie ma i w ogóle to zrobiła taki eksperyment, że ugotowała dwa rodzaje bulionu. Bulion kostny i bulion ten zwierzęcy, ten kolagenowy na mięsie i oddała próbki do laboratorium. I okazało się, że są one tak bogate w mikro, makroelementy, witaminy i tak dalej, że tak naprawdę nie ma na rynku suplementu, który by miał tak genialny skład jak buliony, nie? Ja napisałam, słuchaj, 60 stron na temat rosołu. Mam u mnie na stronie jest wywar GAPS i powiem Ci, że jak zaczęłam w ogóle szukać informacji na temat wywaru, jaka była historia, że kiedyś wywar był rzeczywiście lekiem przepisywanym przez lekarzy. Był nawet taki słynny mecz w Stanach, w którym, wiecie, w Stanach te ich mecze są bardzo słynne i oni tam bardzo są aktywnymi kibicami, więc jeden zawodnik, który był, no jeden z najlepszych zawodników, musiał zejść z boiska, bo po prostu miał wysoką gorączkę. Przyjechało pogotowie, no i zgadnijcie, co podało temu człowiekowi. No nie zastrzyki, tylko podali mu, słuchaj, rosół. On po 20 minutach wszedł na boisko i rozegrany został ten mecz do końca z nim i wygrała ta drużyna. To się nazywa, nazwali ten mecz właśnie meczem rosołu, tak? No po angielsku. Natomiast niesamowite jest to, że my tak naprawdę uwierzyliśmy, że musimy, wiesz, łykać to, łykać tamto. Ja akurat tu się odniosę do tego pytania, bo ja sama mam tą kryptopylorurię, bo pani pytała pewnie o KPU. Niektórzy mówią na to HPU, niektórzy KPU. Natomiast ja sama zapytałam o to kiedyś Nataszę i ona mi odpowiedziała, że tak naprawdę, jeżeli doprowadzimy nasze jelita i nasze kosmki jelitowe całe, wiesz, wyleczymy i całe jelita doprowadzimy do tego, że one będą szczelne, to de facto nie będzie nam potrzebne
aż tak, po pierwsze możemy w ogóle zejść z tych dodatkowych suplementów, które braliśmy na KPU, tak? Bo my po prostu będziemy pozyskiwać te minerały z żywności, z mięsa, z wywaru, z tego kolagenu, który tam jest, więc ja sama jestem po diagnozie KPU i przez wiele lat brałam dodatkowe minerały, żeby właśnie, wiesz, nie utracać tych minerałów z moczem. Natomiast sama wiem, że po prostu moje żywienie przez wiele, wiele lat po prostu było bezmięsne i to było nieświadome żywienie, tak jak mówisz. Nawet nie zastanawiałam się nad tym, że ja powinnam jeść mięso, więc tutaj to, co powiedziałaś na temat przechodzenia na dietę wegetariańską, wydaje mi się, że gdyby nas uczono od, wiesz, może no od małego, ale gdzieś tam ta edukacja byłaby taka fair, czyli pokazywaliby nam, okej, to jest taka droga, co się z tym wiąże, na jakie objawy zwracać uwagę, wtedy mielibyśmy możliwość podjęcia tej decyzji takiej bardziej świadomej, a nie tylko na podstawie tego, że ktoś w telewizji powiedział, że jak zabijesz zwierzęta, w sensie jak jesz mięso, to jesteś po prostu zły, bo zabijasz zwierzęta, a nie patrzysz na to, że tak de facto to też zabijasz ludzi, bo jest wiele osób, które po prostu mają ogromne, ogromne problemy przez to, że przeszły na dietę wege, nie? Mm-hmm. Tak, to się absolutnie zgadzam. Powiem tak, ciężko jest tak naprawdę w jakiś taki jednoznaczny sposób, no nie ma złotego środka, tak? I kwestia odżywiania jest tak naprawdę tak rozbudowaną kwestią, że jest nam trudno tak naprawdę znaleźć jakąś złotą taką zasadę, która byłaby uniwersalna absolutnie dla wszystkich. Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co ja zawsze mówię, jak pacjenci mnie pytają, a czy to może pomóc, czy dieta GAPS może pomóc, czy protokół żywieniowy może pomóc i tak dalej, i tak dalej. Zawsze odsyłam do książki, żółtej książki dr Nataszy, bo tam są w bardzo podstawowy sposób, ja uwielbiam w ogóle Nataszę, bo Natasza ma genialny sposób tłumaczenia, objaśniania, wyjaśniania w taki bardzo zrozumiały, przystępny, ale bardzo merytoryczny sposób i logiczny. Dla mnie tym mnie urzekła, że to jest i merytoryczne, i logiczne, i jedno wypływa tak naprawdę z drugiego. I teraz weźmy pod uwagę to, że najpierw musimy zrozumieć, jak funkcjonują nasze jelita, a to właśnie Natasza bardzo szczegółowo tłumaczy w książce, w jaki sposób funkcjonują jelita, w jaki sposób funkcjonują kosmki jelitowe, po co nam jest potrzebny ten przewód pokarmowy, jak on funkcjonuje, jak wpływają ten jelita, czyli drugi mózg człowieka, jak wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, w jaki sposób przyczynia się do nasilania czy występowania w ogóle objawów nadpobudliwości, dysleksji, dyspraksji, jaki to ma w ogóle związek, że dziecko zaczyna prezentować, czy nasilają się objawy spektrum autyzmu, czy zespołu Aspergera, czy właśnie problemów z czytaniem, z pisaniem itd. i tak dalej, z czego to wynika, a wtedy będziemy w stanie świadomie zadecydować i świadomie podjąć decyzję co do sposobu odżywiania naszego i naszego dziecka. Tak? Dopóki my nie wiemy, jak nasz organizm funkcjonuje i dopóki się nie nauczymy słuchać i dopóki nie poznamy tych podstaw tak naprawdę funkcjonowania organizmu, to my nie jesteśmy w stanie powiedzieć i wypowiedzieć się, tak, dieta wege będzie najlepsza dla ciebie, albo dieta wege jest B, albo mięso jest B, albo tłuszcze są B, tak? Dowiedzmy się tego, pogłębmy do swoją wiedzę na temat funkcjonowania naszego organizmu, na temat funkcjonowania naszego układu odpornościowego, naszego mózgu, naszych kości, stawów. Tutaj jedna z pań napisała, że 11 lat na wege, moje jelita i stawy są w opłakanym stanie. No właśnie dlatego, że nie dostarczamy tych najważniejszych składników odżywczych i przegapiliśmy ten moment, kiedy nasz przewód pokarmowy powiedział, mam już dość, tak? Ja nie jestem w stanie, nie mam z czego czerpać składników odżywczych, nie da rady, żebym tak funkcjonował. I wtedy to jest początek jak gdyby tych naszych problemów zdrowotnych, które jeżeli nie przerwiemy tego w odpowiednim momencie, to będą się tylko tak naprawdę nasilały, nie? Ale powiedziałaś coś bardzo ważnego, co ja też zawsze powtarzam, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, że ja sprzedaję książki. Wiesz, ludzie sprzedają różne rzeczy, sprzedają mnóstwo leków, które nie pomagają, a szkodzą, sprzedają Coca-Colę, batoniki i nikt się ich nie czepia, ja sprzedaję książki. Natomiast ja się oczywiście z tego śmieję, bo w ogóle nikt mnie od tego nie odwiedzie, żebym sprzedawała te książki, które sprzedaję, bo one mi po prostu uratowały życie. Natomiast zawsze zachęcam
ludzi, którzy na przykład, wiesz, no nie chcą się zapisać do mnie na przykład na wizytę, albo nie chcą, wiesz, wprowadzić zmianę, bo wydaje im się, że to nic nie da, żeby jednak pokusili się i kupili sobie tą książkę, bo może nie od razu przejdą na dietę GAPS, ale dzięki temu, że zaczną czytać tę książkę, oni zaczną w ogóle rozumieć, jak funkcjonuje nasz organizm, bo to, że myśmy na biologii mieli budowę, wiesz, naszego ciała, to wydaje mi się, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że praktycznie 100% społeczeństwa, może nie 100%, no 90 parę, kompletnie nie wie, jak ten organizm funkcjonuje, jakie tam są procesy metaboliczne, co z czego wynika i dlaczego te jelita są takie ważne, bo po prostu nikt nas tego nie nauczył. I czy to specjalnie nas tego nie nauczył, to ja już to nie wnikam, bo my de facto później jesteśmy wpędzani w coraz to nowe choroby, prawda? Natomiast generalnie jest właśnie to, co powiedziałaś. Przeczytajmy tą książkę, pogłębmy tą swoją wiedzę i wtedy łatwiej będzie nam podjąć decyzję, czy przechodzimy na wege, czy też nie, a jeżeli nawet przejdziemy, to będziemy mieli z tyłu głowy, że co mamy sprawdzić, tak? I szczególnie dla młodych dziewczyn, które później będą mamami, jest coraz więcej chorób tak naprawdę spowodowanych tym, że mamy są na wege. I to jest najgorsze, że nawet my nie ponosimy sami tych konsekwencji, tylko ponoszą je później nasze dzieci. I to jest najgorsze, że po prostu, że przez to, że nie mamy tej wiedzy, ja zresztą sama przez lata jej nie miałam, tak później cierpimy my albo nasi po prostu najbliżsi, prawda? Dobrze, Jolu, wiesz co, bo my byśmy mogły gadać godzinami, bo żeśmy nie raz gadały i powiem wam, ja obiecałam dzisiaj, że ja wszystkie filmiki wrzucę też na YouTube, żeby, wiesz, były dostępne, żeby można było sobie przesłuchać, bo tam jest po prostu multum wiedzy. Natomiast jeszcze dosłownie parę pytań. Wiem, że to, słuchajcie, kochani, to jest taki ogrom wiedzy, że naprawdę my byśmy tutaj 24 godziny siedziały i Jola by nadal musiała odpowiadać na wasze pytania. Natomiast co byś poradziła osobie, która rzeczywiście chce rozpocząć, czy ja wiem, że to wszystko zależy od sytuacji, że to nie jest tak prosto odpowiedzieć zero-jedynkowo, że dobrze, to ty zacznij od protokołu wstępnego, czyli pierwszej fazy, a ty zacznij od pełnego protokołu GAPS. Natomiast no, masz duże doświadczenie i co możesz powiedzieć osobom tak ogólnie? Ja proszę was, kochani, żebyście nie brali tego tak totalnie do siebie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma raka, no to najlepiej, żeby rzeczywiście od razu zaczął od diety GAPS ketogennej i to na bardzo, bardzo tutaj mierzył ten indeks GKI. Natomiast mówimy tak zupełnie ogólnie, tak o, można powiedzieć, nie przewlekle chorych pacjentach, dobra? Znaczy ja mam zawsze prostą zasadę, jak mnie, bo to jest jedno z częstszych pytań, tak? Kiedy, od którego protokołu, od której części diety GAPS tak naprawdę zacząć, nie? I teraz tak, jeżeli mówimy, bo poruszyłaś bardzo ważny temat, mam, które przygotowują się do ciąży, mam, które są w ciąży i tak dalej, czy mam karmiących. Jeżeli jesteśmy w ciąży, czy przygotowujemy się do tej ciąży, czy jesteśmy w okresie karmienia piersią, absolutnie nie czekamy, że tak powiem, z wprowadzeniem, a mamy taką potrzebę, żeby tą dietę GAPS wprowadzić, to nie czekamy z wprowadzeniem, tylko wtedy nie przechodzimy przez etap wstępny, tylko zaczynamy od pełnej diety GAPS. Po to, żeby sobie i maluszkowi dostarczyć jak najwięcej tych różnorodnych składników odżywczych, to wtedy wchodzimy od razu w pełną dietę GAPS i tak naprawdę to nie jest tak, jak często mamy się martwią, ojej, ale czy to będzie działało, jak ja pominę tą dietę wstępną i tak dalej, czy mogę, co mogę zrobić, tak? Absolutnie wejść w pełną dietę GAPS i to też działa, tak? To nie jest tak, że tylko etap wstępny działa. Od razu zahaczę tutaj o pytanie, które się pojawiło, czy można żywić maluszki. Najmniejszy mój pacjent, u którego wprowadzam dietę GAPS, to skończył 6 miesięcy i zaczęliśmy rozszerzanie diety według GAPS właśnie. Czyli, ale to byśmy musieli zrobić, że tak powiem, osobne spotkanie na ten temat, natomiast jest to możliwe, żeby stosować u maluszków i ona doskonale funkcjonuje.
funkcjonuje. U niejadków na przykład, pokażcie mi niejadka, który nie lubi rosołu, tak? No to są tam może na palcach jednej ręki bym mogła policzyć. Każdy niejadek, jak ja rozmawiam z rodzicami, że mają niejadka, każdy niejadek tak naprawdę ma kilka swoich ulubionych potraw, w tym rosół, nie? Natomiast wracając do tematu, dieta wstępna tak naprawdę jest zarezerwowana, znaczy zarezerwowana, źle mówię, można przez nią przejść, jeżeli chcemy przejść taki pełny protokół, ale generalnie ja takie krótkie rozróżnienie. Im bardziej przewlekła choroba, czyli Hashimoto, czy jakieś problemy ze stawami, czy problemy z zaparciami długoletnie i tak dalej, jestem za tym, żeby przejść przez dietę wstępną GAPS, bo tak naprawdę dieta wstępna u osób, które jej aż tak bardzo nie potrzebują, ten proces przechodzenia przez tą dietę wstępną będzie dość szybki i wtedy mamy jak gdyby cały proces detoks ogarnięty i mamy ten nasz organizm przygotowany do tego, żeby wejść na pełną dietę GAPS. Natomiast jeżeli generalnie chcemy poprawić funkcjonowanie naszego organizmu, widzimy, że nie mamy energii, jesteśmy zmęczeni, rano wstajemy, nic nam się nie chce i tak dalej i uważamy, że nie mamy jakichś bardzo poważnych problemów zdrowotnych, to może to wchodzimy sobie na pełną dietę GAPS. Jeżeli mamy choroby przewlekłe i im bardziej przewlekłe u dzieci ze spektrum autyzmu, u dzieci z ADHD na przykład, z poważnymi chorobami typu depresja, schizofrenia i tak dalej, zawsze przechodzę przez etap wstępny diety GAPS i dopiero potem przechodzę na dietę GAPS i musimy się liczyć z tym, że protokół żywieniowy GAPS to nie załatwimy tego w 2-3 miesiące, tylko to są 2-3 lata, a czasami dłużej, nie? No ja jestem też przykładem, że de facto, wiesz, no ja można powiedzieć cały czas jestem na pierwszej fazie GAPS, bo ja jestem na wywarze i na mięsie i no jajka dorzuciłam, natomiast też nie za dużo, masło, tłuszcze zwierzęce i jestem na tym cały czas i na tym najlepiej funkcjonuję. Jeszcze zadam jedno pytanie, które de facto też bardzo często pada, już o tym częściowo powiedziałaś, bo Natasia też mówi, że tak naprawdę my jesteśmy przystosowani do trawienia czterech rzeczy, tak? Mięsa, ryb, mleka i jaj. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo dużo osób ma takie coś, wiesz, zakodowane głęboko gdzieś w głowie. Myślę, że to jest taki troszeczkę też lęk przez to, że media właśnie promują wegetarianizm, ale też, że żeby pozyskać wszystkie minerały, wszystkie wartości odżywcze, no to musisz jeść warzywa i owoce. Ja ich w ogóle nie jadam i czuję się najlepiej. Właśnie, czy byś mogła powiedzieć, co z tym błonnikiem? Czy on tak bardzo jest rzeczywiście ważny i czy każdy musi spożywać warzywa i owoce, aby być zdrowy? Mhm. Wszystko też zależy od tego, w jaki sposób funkcjonuje, znowu wracamy do punktu wyjścia, tak? Czyli znowu wracamy do funkcjonowania jelit, do budowy jelit tak naprawdę i tego wszystkiego, co jest opisane w żółtej książce Zespół Jelita Mózg. To jest bardzo złożone zagadnienie tak naprawdę, natomiast problem polega na tym, że błonnik generalnie przyjęło się tak, że ta dieta bogata w błonnik to nam chroni przed zaparciami i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pamiętajmy, że my znowu mówimy tutaj o zdrowych osobach, które nie mają problemów zdrowotnych większych i których przewód pokarmowy działa prawidłowo. Natomiast jeżeli mamy zespół GAPS, bo te osoby, które czytały książkę, czy nas słuchają już dłużej, to wiedzą, że dieta GAPS wzięła się od zespołu GAPS, czyli to, co on tak naprawdę dwa zespoły, które Natasza opisuje, zespół psychologiczno-jelitowy i zespół narządowo-jelitowy, czyli wpływ jelita na mózg i wpływ jelita na pozostałe narządy. Także osoby, które prezentują zespół GAPS, one nie mają zdrowych jelit i w ogromnej większości te jelita są nieszczelne. W związku z tym błonnik, którego my dostarczamy w postaci czy to zbóż różnego rodzaju, czy surowych warzyw, surowych owoców i tak dalej, doprowadza do tego, że działa silnie drażniąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego, czyli dodatkowo nasila nam te objawy różnego funkcjonowania organizmu. I teraz, jeżeli ta błona śluzowa jest w stanie zapalnym, jeżeli ona jest podrażniona, a my tam dowalimy jeszcze błonnika, który działa silnie drażniąco, no to potem są bóle brzucha, wzdęcia, gazy, utrudnione funkcjonowanie. Brzuch się robi jak balon, tak? No a jaką dostajemy informację? Jedz więcej błonnika, tak? No to jak jem więcej błonnika, no to znowu to się zaczyna takie błędne koło. Także ja
absolutnie uważam, że osoby, które mają objawy ze strony przewodu pokarmowego i te objawy u nich rzeczywiście są widoczne, wcale nie powinny tego błonnika dostarczać nie wiadomo ile. Pamiętajmy też o tym, że błonnik jest pożywką dla bakterii, ale i tych dobrych, i tych złych. Natomiast istotą tak naprawdę nieszczelności jelit jest nieprawidłowa flora jelitowa, czyli zaburzenie mikroflory jelitowej polegające na tym, że mamy zbyt małą ilość bakterii, tych dobrych, pożytecznych, o których Natasza bardzo szczegółowo pisze w książce, a mamy dużo więcej tak naprawdę przerost tych bakterii niekorzystnych. Tak? I teraz jak ja słyszę różnego rodzaju historie, a to SIBO, a to tamto, tak? Skupmy się po prostu, wróćmy do podstaw. Tak? Podstawą funkcjonowania naszego organizmu jest prawidłowa mikroflora jelitowa. Jeżeli jej nie będzie, to nasz organizm nie ma prawa funkcjonować dobrze. Jeżeli mamy zaburzoną mikroflorę jelitową, to mamy zaburzoną mikroflorę wszędzie, czyli w układzie oddechowym i wtedy łapiemy infekcje zapalenia ucha i tak dalej. W układzie moczowo-płciowym i to są te nawracające infekcje intymne, tak? Pieczenie, swędzenie, stosowanie setki różnych globulek, maści i tak dalej. To są infekcje układu moczowego i to moglibyśmy tutaj wypryski na skórze i moglibyśmy to mnożyć, że tak powiem, w nieskończoność. I teraz, jeżeli wracamy do tego do tego błonnika. Jeżeli my podajemy osobom w takim stanie, tak naprawdę z tą nieprawidłową florą jelitową, źródło, pożywkę tak naprawdę dla tych niekorzystnych bakterii, no to nie mamy prawa poczuć się lepiej i nie mają prawa nam minąć biegunki czy zaparcia, bo my tak naprawdę dokarmiamy tą nieprawidłową florę jelitową, która już jest i tak zaburzona, a my mówimy, okej, jest tych bakterii naszych jest mało, tamte są w przeroście, ale po co zadbać o te dobre, tak? Dokarmy te, które są złe. Jednocześnie chcę podkreślić, że to nie działa na takiej zasadzie, że błonnik dokarmia te złe bakterie, tylko on po prostu jest pożywką. Te, które są w przeroście, będą się po prostu żywiły tym i będą rosły jeszcze bardziej. Te, które są w niedoborze, no nie ma szans, żeby urosły i zostają zdominowane, że tak powiem, przez tą patogenną florę, nie? Wiesz, ja myślę, że też tutaj bardzo, bardzo kuleje znowu ta nasza wiedza, że my po prostu tak do końca nie wiemy. Kochani, na początku było pytanie, na jakie choroby GAPS pomaga? I Ola powiedziała, na wszystkie, bo każde choroby biorą się z jelit, więc proszę Was, nie zadawajcie kolejnych pytań, czy na to pomaga, bo stoimy w miejscu, widzę. Pani, jakbyśmy mieli, wiesz, lekcję na biologii, to by Pani powiedziała, Justyna, siadaj, dwuja. Natomiast wracając do tych bakterii jelitowych, to myślę, że właśnie przez to, że wiesz, tak dużo jest znowu tego medialnego szumu, że weź kup taki probiotyk, a ten probiotyk to nakarmi twoje bakterie, a ten, wiesz, jakby znowu jest bardzo dużo takich informacji, których po prostu ludzie sami nie potrafią do końca przetworzyć, no bo wcale się nie dziwię, no bo nie mamy tych podstaw i tej wiedzy. I teraz jakby, wiesz, pierwsze co robimy, to dlaczego sięgamy po probiotyki, jeżeli mamy właśnie przerost bakterii jelitowych? No szkodzimy sobie, albo wiesz, idziemy do lekarza, mamy helikobakter i zamiast zadbać o błonę śluzową żołądka i zamiast ją odbudowywać, to my dostajemy kolejny i kolejny antybiotyk, nie? I to jest takie, wiesz, zamknięte koło i właśnie panująca wszechobecna teza, że my, aby dokarmiać swoje bakterie jelitowe, no to po prostu musimy jeść warzywa i owoce, no bo z mięsa to my ich nie dokarmimy, tak? Mhm. Ja też często słyszę, no Pani Justyno, ale to jak Pani karmi florę bakteryjno-jelitową, jeżeli Pani nie je owoców i warzyw, to Pani w ogóle tam flory nie ma, wiesz? No tak to wygląda, więc powiedz Jolu, czy ja mam florę jedząc dużo wywaru i mięsa? Absolutnie tak, no bo generalnie to wracamy jak gdyby tutaj do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że nasz organizm tak naprawdę jest zaprojektowany do zdrowia i on jest zaprojektowany w kierunku, jak mu nie będziemy przeszkadzać, to on idzie generalnie w kierunku w kierunku zdrowia. I teraz, jeżeli zaczniemy uzdrawiać nasze
jelita, a rosół i wywary kolagenowe są takim klejem tkankowym. To jest takie moje też jedno z ulubionych określeń, że to jest jak klej tkankowy. Tak jak kolagen się klei, to on jest takim klejem tkankowym, czyli działa tak naprawdę jak balsam na te nasze jelita i zaczyna je uszczelniać. Nigdy nie jest tak, czy zazwyczaj jest tak, że gdzieś tam ta nasza szczątkowa flora jelitowa jednak mimo wszystko zostaje. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy proces zdrowienia, nawet jeżeli nie jemy owoców, warzyw w jakichś mega ilościach, albo nie jemy ich w ogóle, bo nie jesteśmy w stanie ich stolerować, to przez to, że my zaczynamy uszczelniać tą błonę komórkową, zaczynamy dostarczać tłuszczów, zaczynamy dostarczać białka, odżywiać przewód pokarmowy i stwarzać warunki przyjazne dla mikroflory jelitowej, ona zaczyna stopniowo się odbudowywać, nawet jeżeli nie będziemy podawali probiotyku. Oczywiście Natasza w niektórych sytuacjach zaleca, jeżeli rzeczywiście są objawy i podejrzewamy tego, że ta mikroflora uległa kompletnej destrukcji, zaleca stosowanie probiotyku i włączanie probiotyku, i to czasami w dawkach terapeutycznych dochodzących nawet do 14 kapsułek dziennie, ale jest to oczywiście pod ścisłą kontrolą i to już zalecam wtedy gdzieś tam takie postępowanie z terapeutą GAPS w ściśle określonych sytuacjach. Natomiast generalnie w momencie, kiedy nasz przewód pokarmowy zaczyna zdrowieć, zaczyna stwarzać przyjazne środowisko dla mikroflory jelitowej, która zaczyna się odbudowywać i namnażać. Także jestem przekonana, Justyno, że masz mikroflorę jelitową. Dziękuję Ci za potwierdzenie. Natomiast kochani, zanim zakończymy, bo ja wiem, że tematów dla Joli to jest mnóstwo, ja bym jeszcze chciała, żebyś Jolu powiedziała nam, bo ja byłam takim przykładem, że no wpadłam też w te sidła tych suplementów, tego, że już ja wiem, że o tym już powiedziałaś, natomiast proszę Cię, bo tutaj jeszcze padły te pytania, bo rzeczywiście kierują nas często na różnego rodzaju badania. Ja nie twierdzę, że wiesz, że teraz mamy mówić, że wszystkie badania są złe, bo to nie o to chodzi, bo na pewno diagnostyka pewna jest bardzo pomocna, tylko że czasami jest tak, że popadamy w taką, ja mam też takich pacjentów, którzy dobrze Pani Justyno, a kiedy badania, że tak jakby bardzo chcemy potwierdzić ten swój stan, czy to aktualny, czy to przyszły nasz stan, kiedy ja w końcu będę mógł zrobić te badania. I ja jestem takim przykładem na to, że ja robiłam wszystkie naprawdę tysiące badań różnego rodzaju i nic to nie wnosiło w moje życie, wręcz przeciwnie, byłam coraz bardziej chorą osobą. Natomiast jak przez, nie mówię, nie zachęcam absolutnie, żeby w ogóle nie robić badań. Natomiast chodzi mi o to, że czy nie uważasz, że po prostu obserwowanie swojego organizmu i właśnie jeżeli wprowadzimy dietę GAPS, wprowadzimy bardzo dużo wywarów, wprowadzimy tak naprawdę te pokarmy, które nas leczą, to powinniśmy troszeczkę bardziej, można powiedzieć, zrelaksować się wręcz, pozwolić temu organizmowi, żeby on zaczął się leczyć i nie skupiać się aż tak bardzo na tak ogromnej ilości badań, jak ty to widzisz jako lekarz. Absolutnie się zgadzam z Tobą, dlatego że ja jestem trochę przerażona. Wiesz, jak przychodzą do mnie pacjenci, na przykład dzieci ze spektrum autyzmu, czy z ADHD, czy z innymi jakimiś tam trudnościami w rozwoju, i przychodzą z całą teczką badań, które ktoś im zlecił, często za granicą, często to są bardzo kosztowne badania. Ja mam rodziców, którzy na badania wydali 20 tysięcy na przykład złotych, tak, gdzieś tam w różnych laboratoriach zagranicznych. I teraz, okej, ja nie twierdzę, że one są wszystkie zbędne, tak? I na pewno nam w jakiś sposób naświetlają, w jakim stanie ten organizm jest. Tylko że w momencie, kiedy ja zbieram bardzo szczegółowy wywiad, a wprowadzenie protokołu żywieniowego GAPS się opiera tak naprawdę na wywiadzie i na bardzo szczegółowej analizie różnego rodzaju objawów, po to, żebyśmy mogli rzeczywiście w jakiś sposób się zorientować, w jakim stanie ten nasz organizm jest i przynajmniej podjąć decyzję, czy wprowadzamy dietę wstępną, czy idziemy od razu do diety właściwej GAPS. I teraz, jeżeli ja na podstawie samego wywiadu widzę, że ten organizm jest osłabiony, że ta mikroflora jest zaburzona, że są nawracające biegunki albo zaparcia, że są nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, że są różnego rodzaju właśnie no, infekcje
intymne, czy problemy z trawieniem, przyswajaniem, alergie i tak dalej, to ja wiem już na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, że mamy do czynienia z pacjentem GAPS-a. Jak jeszcze sobie przeanalizujemy, że dostawał ileś antybiotyków i tak dalej, to i mamy ten typowy scenariusz diety, scenariusz zespołu GAPS opisany w książce przez Nataszę. Typowy scenariusz dla dorosłego, typowy scenariusz dla dziecka, gdzie tak naprawdę możemy zrobić checklistę i odhaczać poszczególne objawy, które się gdzieś tam pojawiają. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy całą tą teczkę różnych badań, a my wiemy o tym, że jelita szwankują, to ja opierając się na wiedzy, którą mam na temat jelit, zaczynam od uzdrawiania jelit. I bez sensu jest tak naprawdę, żal mi jest, czasami nie mówię tego, ale czasami aż chciałoby się powiedzieć tym rodzicom, że bez sensu wywalone pieniądze tak naprawdę. No bo co z tego, że my mamy zrobioną całą listę różnych, najróżniejszych badań na takich, a kwasy takie, a tutaj badania takie, a test taki, a sraki, a w ogóle tam całe mnóstwo różnych testów, które tak naprawdę trudno zapamiętać, się czasami nazwy w najlepszych, najznakomitszych laboratoriach. I teraz my zaczynamy i skupiamy się na tym, że musimy uzdrowić jelita i nie ma sensu, żebyśmy robili detoks i chelatację na przykład u pacjentów, którzy mają niezdrowe jelita, to tak naprawdę te badania, jeżeli byśmy chcieli, żeby one były wiarygodne, powinniśmy powtórzyć po uzdrowieniu jelit. Tak? W momencie, kiedy wyleczymy jelita, to my dopiero możemy wrócić do analizy metali ciężkich, możemy wrócić do analizy toksyczności i wielu, wielu innych rzeczy. Natomiast zrobienie wszystkich badań naraz w jednym czasie mija się kompletnie z celem, bo w momencie, kiedy nasze jelita będą zdrowiały, to te badania tak naprawdę one tracą na aktualności. Tak? One się zmieniają bardzo dynamicznie, a przy uzdrawianiu jelit zmieniają się jeszcze bardziej dynamicznie. Nie? No tak, tak, no to masz rację, tutaj wiesz, do mnie też pada często pytanie na temat pasożytów, co wziąć na pasożyty, jakie zioła na pasożyty. Myślę, że to jest właśnie znowu, to pokutuje to pojęcie, że co wziąć na co, tak? Czyli najpierw staramy się, znaczy może nie staramy się, źle to określiłam, najpierw bierzemy leki, bo boli mnie głowa, no to idę do apteki, biorę jakiś lek i później wychodząc trochę z tej matni takiej lekowej, my przychodzimy trochę do drugiej, czyli okej, okay, czyli teraz już nie będę brał leków, ale teraz okej, okay, no to uzupełnię magnez, no to będę brał magnez. Ja nie mówię, że nie można brać magnezu, tylko że my szukamy sobie takich troszeczkę zastępczych rozwiązań, czyli okej, okay, czyli teraz na pasożyty będę brał, tak? Na pasożyty wezmę takie zioło to nie działa, no bo nie zabiłem jeszcze tego pasożyta. Jakby cały czas, wiesz, sięgamy po te tak zwane tablety cud, które chcielibyśmy, żeby nam rozwiązały całą sytuację, a tak jak powiedziałaś na samym początku, kluczowe jest to, żeby wyleczyć nasz organizm od podstaw, zacząć w ogóle od podstaw, czyli po prostu wrócić do początku, czyli do naszych jelit, a w środowisku, w którym jest dobra flora bakteryjna, mamy szczelne jelita, po prostu pasożyty nie będą w stanie przetrwać, bo same się usuną. Ja też zadawałam to pytanie Nataszy podczas kursu i ona mi też powiedziała, że nie ma sensu brać nic na pasożyty, jeżeli mamy dziurawe jelita, bo w tym momencie to te toksyny będą nas po prostu zalewały, bo pasożyty będą ginęły i będą po prostu krążyły nam, przechodziły barierę krew-mózg i krążyły w całym naszym po prostu organizmie i jeszcze gorzej będziemy się czuć, więc należy po prostu rozpocząć od podstaw, czyli od wyleczenia jelit. Słuchajcie, kochani, wszystkie tak naprawdę pytania, które zadaliście, one tutaj znajdziecie na nie odpowiedź, bo jeżeli prześledzicie sobie live'a od początku, to mówiliśmy, że Jola przyjmuje w Poznaniu pacjentów, ale również przyjmuje pacjentów online, więc ja serdecznie do Joli kieruję Was, szczególnie z malutkimi dziećmi, do Panacea, tak, Panacea i przez tą poradnię możecie się z Jolą kontaktować. Jeśli chodzi o taką podstawową wiedzę, to znajdziecie podstawową, najważniejszą dla całej rodziny, to znajdziecie ją w tej książce GAPS, którą znajdziecie również u mnie w sklepie. Jest przedsprzedaż, ponieważ Jola właśnie zleciła do druk, bo po prostu wykupiliście książkę
u Joli również. Kolejna pozycja, która będzie tu, znaczy jest już tłumaczona, to jest pozycja właśnie na temat wegetarianizmu. Ja mam tutaj tę pozycję po angielsku, natomiast będzie ta pozycja również dostępna już niebawem, z czego się bardzo cieszę. Ja niestety pomyliłam się i pokazałam wcześniej tą książkę, bo myślałam, że ta będzie, to jest w ogóle rewelacja, ale jak będzie ta książka, to już w ogóle będzie świetnie. Ona będzie pod koniec roku, niebieska będzie pod koniec roku. Czyli się nie pomyliłam, bo tak powiedziałam, czyli kochani, ta książka będzie pod koniec roku, jeżeli macie możliwość kupić ją po angielsku i czytać, to bardzo polecam, jeżeli nie, to po prostu poczekajcie na koniec roku i to jest taka księga, można powiedzieć, do biologii, Jola, którą powinniśmy po prostu już od małego mieć tą książkę w domu i czytać, jeszcze raz czytać. Także kochani, ja Tobie bardzo, Jola, dziękuję, bo to jest nie pierwszy raz, kiedy poświęcasz nam swój czas i odpowiadasz na wiele pytań, a wiadomo, że jesteś autorytetem, jesteś lekarzem, przyjęłaś setki tysięcy pacjentów z bardzo dużym, można powiedzieć, sukcesem ich wyleczyłaś, więc ja się czuję zaszczycona, że zawsze to moje zaproszenie przyjmiesz. Wrzucę te filmiki do siebie na kanał YouTube'owy i jak będziesz miała tylko ochotę, czas, to oczywiście zapraszam do nas na kolejną rozmowę. A Wam, kochani, również dziękuję i o to, o co Was proszę, to przesłuchajcie zarówno ten live, jak i wszystkie, które wrzucę na kanał, zanim zadacie mi pytanie w wiadomości prywatnej, ponieważ wydaje mi się, że naprawdę bardzo szczegółowo zawsze Jola odpowiada, czy też ja odpowiadam na Wasze pytania właśnie w live'ach, więc nie będzie problemu, żebyście odnaleźli po prostu na swoje pytania odpowiedź. Także życzę Wam wszystkim, słuchajcie, dobrej nocy. Jolu, Tobie jeszcze raz bardzo dziękuję, że się pojawiłaś, bo już się naprawdę martwiłam, wiesz, że coś się stało, bo gadałyśmy wcześniej, a tutaj nagle Ciebie nie ma. Także kochani, miłego wieczoru, śpijcie dobrze i od jutra zacznijcie pić wywar GAPS. Dzięki Ci, kochana, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Dobrej nocy. Do usłyszenia.